Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Vlogi powstają w momentach wyjazdowych. Moment wyjazdowy nastał był. Wyjeżdżamy. Gdybyście zapytali, gdzie, zakrzyknąłabym na Grunwald. Na Grunwald. Rocznica bitwy. Będziemy patrzeć rycerzów w kaskach. Bitwę. Trzymajcie kciuki, żeby mocno nie padało, bo ma być dzisiaj akurat pogoda deszczowa. Niech by tam na te bitwy nie padało, potem niech sobie pada, ale jak chce. I co? I oczywiście będę się odzywała i pokazywała Wam różne ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że tam będą. Zobaczymy, jak to będzie zorganizowane po srajdemi i po różnych tego typu akcjach. Także wszystko przed nami. Ja zapraszam do oglądania bardzo serdecznie. Dojechaliśmy, właśnie parkujemy i trzeba będzie wyznaczyć trasę. O, tam już jest. Ale co, jesteśmy na Grunwaldzie już. Z tej strony mamy stragany rozstawione, z tamtej będzie rękodzieło. Idziemy kukać, oglądać i działać. Ale jeszcze jedną rzecz trzeba będzie zrobić. Na bruku zdjęcie stóp. No i wchodzimy. Jutro wrócimy, a no, mamy tutaj różne rzeczy i lecimy najpierw. Mhm. Wiesz co, tutaj pójdziemy, bo tam jest rękodzieło. No. Tak, pamiętam. Idę schodami, nie będę się zwlekała pod te kamienie. I widok z góry na wioski rycerskie. Idziemy obczajać chorągwie i jakie jest rękodzieło. No, no właśnie, bardzo dobrze. Możesz się zanowić. Skrzynię, regaliki. Zrób zdjęcie. A to ja może, bo mamy tą wioskę, tam mamy te straganiki. Tu mamy wioskę. Idziemy w straganiki popatrzeć? Tak. Rękodzieło idziemy, prawda? Też tak myślę. No armatę możemy wyjść. Armat. Myślisz, że damy radę duszką? No, może być. O, armat. Mamy podzielone. Dorota robi zdjęcia, ja filmuję, żebyście zobaczyli. Mam nadzieję, że filmuję w ogóle. Filmuję. Myślę, że... Co? Jak się wojna na maczugi zacznie, to będzie dobra rzecz. Słyszeliście? Kupić, jak się wojna na maczugi zacznie, to będzie tak, sam raz. Przydałoby się, jak taki stop odleci na ten. Ja oglądam Stranger Things, to nam mieli maczugę z gwoździami. Nam by się też przydała w samoobronie, w razie czego. To thank you.
No fajnie. A tam mamy turniej. Zobaczymy, czy ta walka go nie wyczerpała, bo kolejną walkę. Ojoj, materiały w kratę. Ojoj. Tak jest! I można dopingować! I w ranzolety chodziło o tak. No to chodź. Ty to musisz sprawdzić, który ci najlepszy. Jaki ten nice jest? Jego wielkość mi... Ten jest trikolor. Myśmy tego się dla też mieli trikolor. To fajne, nie? No. Takie szybko, taki. Super. Pokazuje. Jesteśmy w centrum pola namiotowego różnego. Wysiadujemy. Nim do was trochę. Tutaj znam koje siadować. Ja mam kwas. Chcesz spróbować białego? I po wysiadowaniu spokojnie. Patrzę, czy widać grajka. Coś widać, ale mam nadzieję, że słychać. Ale zobaczcie, jakie zacna wielkości patela na program. Są kociołki wszelkiej maści. Gdyby to nie było takie ciężkie. Jakieś takie uroczystości na table, tego typu rzeczy. I zobaczcie sobie, jak pięknie to wygląda. Bzdury nie słuchamy, tylko widzą. A tu ludzie czekają na Grunwald. No to tak mokrawo będzie. Bitwa w deszczu nie w ogóle. No i patrzajcie, piękności. Ogromny. I teraz proszę bardzo, nic fit, nic wege, nic chodakowska. Palida chleba. Nie fit, nie wege. Żeby nie było, że tylko desery.
to za smażka też. Wypadało, rozpadało. Taka założona. Dream Team. Szlachetnie siedzi z tymi szlachetnymi częściami ciała na kamieniach mokrych, a mi już jest wszystko jedno, kto mnie tu zna. Znaczy, właśnie o to chodzi, że to nigdy nie wiadomo, bo... No poznała cię jedna poznała mnie jedna dziewczyna z naszej grupy. Pozdrawiamy. Ja cię. Nie wiem, czy stąd będzie jakikolwiek normalny widok. Tak, Jadwiga i to w stroju historycznym w ogóle. Jadwiga powinna zdjęcia wysyłać, wstawiać. Piękne. Wiecie co, tak spojrzałam, że patrzę, że tam normalnie jakieś wzgórza górki są. No. Wzgórza górki, znaczy nie góra, ale wzgórza. Znaczy to są te wszystkie pewnie moreny, jak lodowiec szedł, był na Mazurach. Co się dzieje? No i mamy godzinę do bitwy, więc jeszcze godzinka. Mamy wyjście rycerzy, ja wam nie będę tego pokazywała. Bo daleko są, ale w ogóle skąd ominęła? W jakiś dziwaczny sposób ominęła mnie trasa tegoże rycerstwa tego. Tam mamy chorągwie. Może z powrotem uda się dobiec. Wiesz, jak oni po bitwie wracają? A jeszcze jak było to wtedy te 40 stopni upało na to 600-lecie, to oni wracali tak złachani jak po nie wiem po czym. No teraz to jeszcze dziarsko, wiesz, a wtedy nie dość, że gorąco. Głupo, to jest sam w tej zbroje. Też wyszła na ten, na wóz. Mhm. A ten nasz na koń pływania zazwyczaj i mistrz. Piękne to jest, nie? To takie oczyskórstwo. Miałam rzeszczyć na chorągiew sieradzką, tak? Tak. Żeby nie było, przybliżenia nie będzie idealnego, ale czarny krzyż na białym tle. Wydawałoby się, że chorągiew krzyżacka z tych, z ochotników. Nie, to chyba oni mieli też dodatkowe inne chorągwie. Krzyżacka to musi być krzyżacka po prostu. Bębnią. Nice. Naga krzyżacka. Super. To jest wezwanie do walki, a nie po cichutku. Jakieś takie czarne z czerwonym. Bo to jest chyba Gdańsk, tam te czerwone. No patrzcie,
bojarzem. Nic nie widzę, bo nie wszystko. Wszystko na szczęście. Zostaje dowieść i wodę naprzęgać. Duchem! I głos ich jeszcze nie przegrzmiał, gdy czerwać kopnęła się w różne strony, aby rozpędzić rozkazy, które nie były trudne, gdyż wszystko z dawna było gotowe. Wozy, konie, broń, zbroje, zapasy. Tylko siadać i jechać. Wstał jak było. Widać było z jednej strony walkę upartą, z drugiej klęskę mogącą za sobą pociągnąć niepowetowane straty. Chwila to była straszliwa, której męstwa i nadziei nawet Jagielle, ufającemu w pomoc Bożą, zabrakło. Zakon zdawał się odnosić zwycięstwo. Kówce jego wybiegłszy za Litwą okalały już wojsko. Otucha i nadzieja wypełniła serca Polaków, kiedy powiała znów nad polskimi zastępami. Po trzech godzinach zmagań siły mniej licznych wojsk krzyżackich zaczęły się wyczerpywać. Wówczas wielki mistrz postanowił jednym zmasowanym atakiem rozstrzygnąć losy bitwy na swoją korzyść. Miał przy swoim boku 16 wypoczętych chorągwi. Wiśnia idzie w słonecznik. Uwaga, idziemy się kąpać w słonecznikach. Uwaga na błotko! Musisz wziąć. O, tam jest jeden po naszej stronie. Chodź tędy. A to się wszystko zagrywa, ja zapomniałam. Połączenie tu jest. Confident, złapany. Ja idę po niższe piętro. Czekaj. No błagam. Zaraz wracam. La la la. Jak